Ile należy pić wody? Dużo. Dużo, codziennie. Wodę należy pić regularnie. Dorośli powinni wypijać około 8 szklanek wody. 2 litry. A dzieci trochę mniej, około 4 szklanek. A kiedy najlepiej pić wodę? Rankiem. Jak wstajemy, zaczynamy pić wodę. Trzeba zacząć od jednej szklanki wody. Najlepiej zacząć dzień od szklanki wody, a potem pić przez cały dzień. Trzeba pić tyle wody, żeby nie poczuć pragnienia, bo to oznacza, że możemy być odwodnieni. A skąd tę wodę się bierze przez cały dzień? Z kranu. Najpierw sypa i z pokupek, no i sypa otworzy z kran, no i sypa na las, no i się pije. Idę albo do kuchni, albo do łazienki, odkręcam kran i leci woda. A skąd to wszystko wiecie? A, no!